Dzień dobry. Otwieram 31. sesję Rady Miejskiej w Brusach. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza, pana zastępcę burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, media oraz radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych, jeden radny nieobecny, nieusprawiedliwiony. Szanowni Państwo, w biurze Rady wyłożone były dwa protokoły z 29 i 30 sesji Rady Miejskiej w Brusach. Państwo radni mieli okazję zapoznać się z tymi protokołami. Czy zgłaszają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. A więc kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 29 i 30 sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc zostały protokoły przegłosowane jednogłośnie. Teraz przedstawię porządek obrad przygotowany na dzisiejszą sesję. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 29 i 30 sesji Rady Miejskiej. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Brunt czwarty, informacja burmistrza Brus o podejmowanych działaniach. Punkt piąty, informacja z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej. Punkt szósty, zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań. Punkt siódmy, odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt 8.1, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2018-2027. Punkt 8.2, zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018. Punkt 8.3, podstawowych parametrów przyjętych do prac nad budżetem gminy Brusy na 2019 rok. Punkt 8.4, przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnej w Małych Chełmach. Punkt 8.5, przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. Punkt 8.6, wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Rolbik i Lędy. Punkt 8.7, aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy zatwierdzonego uchwałą nr 4/32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 roku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Brusy. Punkt 8.8, uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu gminy Brusy. Punkt 9, sprawy organizacyjne. Punkt 10, zamknięcie obrad. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Bardzo proszę, pan Zbigniew Szczepański. Na punkt 8, bo muszę prędzej opuścić obrady, co by była taka możliwość. Czyli to jest wniosek, tak? Dobrze, to w takim razie musimy ten wniosek przegłosować. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dobrze, to w takim razie jeszcze raz zadam pytanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 6 było za. 2 przeciw i 3 wstrzymujące. Więc wniosek został przyjęty, a więc porządek obrad zostanie. Aha, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, w takim razie porządek obrad został zmieniony.
Dobra. Dobrze. Dobrze, w takim razie tak, punkt pierwszy, drugi, trzeci nastąpiły i punkt piąty, nie? Teraz. Zamieniamy punkt czwarty z punktem ósmym, czyli teraz będzie punkt ósmy. No. Teraz będzie punkt ósmy, teraz będą uchwały. Aha. Dobra. Dobrze, w takim razie przepraszam za to zamieszanie. W takim razie przechodzimy do punktu ósmego. Podjęcie uchwał w sprawach. Punkt 8.1. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2018-2027. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Jest to uchwała numer 273. Kolejna uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2018. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc również została uchwała podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do pracy nad budżetem gminy Brusy na 2019 rok. Przepraszam. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc również uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małych Chełmach. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? A również uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. A więc również uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brusy w miejscowości Rolbik i Lędy. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. A więc również uchwała podjęta jednogłośnie. I kolejna uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brusy zatwierdzonego uchwałą numer 4/32/99 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 4 lutego 1999 roku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Brusy. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc również uchwała została podjęta jednogłośnie. I teraz kolejna, ostatnia uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu gminy Brusy. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę, a więc również uchwała została podjęta jednogłośnie i jest to uchwała 280, tak? Dobrze. W takim razie, drodzy Państwo, przechodzimy do punktu piątego. Informacja z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej. Bardzo proszę w kolejności Komisja Rozwoju Gospodarczego, pan Olgierd Chylewski. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja Rozwoju w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie.
Było to w dniu wczorajszym. W całości poświęcone było przygotowaniu materiałów na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, w kolejności pan Andrzej Wiecki, Komisja Oświaty. Międzysesyjna mordowała dwukrotnie i tak jak zwykle w dniu 29 sierpnia omawialiśmy stan przygotowań szkół oraz przedszkoli do nowego roku szkolnego. Jeżeli chodzi o szkoły, no to wiemy, że reforma już właściwie weszła, tak można powiedzieć, całą parą, czyli są już w naszej gminie 8 szkół, jest 8-klasowych, w tej chwili dwie są szkoły 6-klasowe. I jeszcze jest ostatnia klasa gimnazjum w Lubni i w Brusach. Jeżeli chodzi o szkoły, o baza jest przygotowana bardzo dobrze do nowego roku szkolnego. Gorzej jest z kadrą, ponieważ no w tej chwili nauczyciele muszą więcej dojeżdżać, tak, to były skupieni w gimnazjum i były tam zajęcia dla wielu klas. W tej chwili wielu nauczycieli musi jednak poszczególne szkoły odwiedzać, ponieważ 7 i 8 klasa są w terenie. Problem będzie na drugi rok, ponieważ gimnazjum nie będzie już istniało. Zostaną tylko szkoły 8-klasowe, a w związku z tym nasza gmina straci jeden rocznik, czyli około 200 uczniów, a co za tym idzie, około 1 200 000 złotych mniej z budżetu państwa na zadania oświatowe. Jeżeli chodzi o oddziały, o ilość oddziałów, bo to jest główna rzecz, którą finansujemy, to się właściwie nie zmienia. Nawet prawdopodobnie jeden oddział będzie więcej, także koszty będą podobne jak w tym roku, natomiast ilość dotacji będzie niższa o te właśnie 1 200 000. No ale to będzie już problem dla następnej rady. Jeżeli chodzi o przedszkole, no to też przyjęte dzieci, wszystkie, które zgłosiły się, zostały. Natomiast jest również problem lokalowy w przedszkolu, ponieważ część dzieci będzie już w tej chwili korzysta z lokum szkoły podstawowej. Ale myślę, że ten problem zostanie rozwiązany, bo w najbliższej przyszłości, prawdopodobnie na drugi rok, będzie budowany żłobek i przy tym żłobku również sale dla przedszkola i wówczas być może będzie już problem lokalowy, jeżeli chodzi o przedszkola, rozwiązany. Tak pokrótce. Na wczorajszym posiedzeniu nasza komisja omawiała materiały przygotowane na dzisiejszą sesję i zaakceptowała je. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, w kolejności pan Zbigniew Łącki, Komisja Budżetu. Bardzo proszę. Finansów spotkała się w okresie międzysesyjnym jednokrotnie. W dniu wczorajszym tematem było przygotowanie opinii do projektów uchwał przygotowanych na dzisiejszą sesję. Nie wniesiono uwag, w związku z tym opinie są pozytywne. Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, w kolejności pan Michał Kin, Komisja Zdrowia. Szanowni Państwo, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Rodziny również spotkała się tylko raz w okresie międzysesyjnym. Było to w dniu wczorajszym, w całości poświęcone analizie materiałów przygotowanych na dzisiejszą sesję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Zgłaszanie interpelacji, wolnych wniosków i zapytań. Bardzo proszę. Nie widzę chętnych. Bardzo proszę, pan Marek Daniłko. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Ja mam jedną interpelację, jedno zapytanie. Interpelację chciałem złożyć w sprawie drogi wojewódzkiej 235 w miejscowości Męcikow-Spierwia. Oto skrzyżowanie. Tym skrzyżowaniem zajmujemy się już 2 lata. Obecnie zostało na tym skrzyżowaniu 1/4 pasa jezdnego w kierunku Czernicy. Brak mi już sił i słów,
żeby o tym mówić, ale wreszcie nad tym problemem trzeba się pochylić. Uzyskaliśmy w roku ubiegłym informację pisemną od władz Zarządu Dróg Wojewódzkich, że miała być ta droga w roku ubiegłym wyfrezowana. Niestety tak się nie stało. Obecnie doszedł jeszcze rozkruszony asfalt na sporej powierzchni. Nie wiem, czy będziemy czekali, aż ludzie zaczną nam przywozić miski olejowe, uszkodzone auta, czy w końcu w jakiś sposób dojdziemy do porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. W ogóle bym proponował, nie wiem jak się ułoży przyszła rada, zaprosić pana dyrektora z Gdańska, objechać z nim te drogi wojewódzkie, bo o drogach wojewódzkich rozmawiamy bardzo długo i gmina pisze interpelacje, różnego rodzaju zapytania, pisma wysyła i jakoś to tak jest bagatelizowane przez władze na szczeblu wojewódzkim, nikt do tego poważnie nie podchodzi. A problem zaczyna narastać, coraz większy ruch się robi między Brusami a Chojnicami. Czasami jest taki korek, że trudno kogokolwiek wyprzedzić, a stan drogi to jest po prostu żenada, nic więcej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj przyznam panu Markowi też rację, bo sami jako Rada występowaliśmy z apelem do pana marszałka, ale no niestety nie mamy żadnej odpowiedzi, więc no będziemy czekać cierpliwie, tylko nie wiadomo jak długo. Bardzo proszę, pan Olgierd Chylewski. Ja bardzo bym prosił o wymianę znaków drogowych na osiedlu, to jest na ulicy Myśliwskiej w Brusa w kierunku ulicy Gdańskiej, tam jest znak zakaz wjazdu, oraz na ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Okrężnej. Tam te znaki po prostu są już całe wypłowiałe, już nie ma na tych znakach żadnego oznaczenia, po prostu są całe białe i no, bardzo prosiłbym o wymianę już tych znaków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Zbigniew Szczepański. Korado, ja mam takie pytanie. Chodzi o podatek rolny. Mamy w związku z tą suszą, chodzi o umorzenia. My możemy robić wnioski, ale są takie uciążliwe, czy nie można by było tego zrobić z automatu, wszystkim umorzyć jedno rato, przykładowo rolnikom jakoś wspomóc nich tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc w takim razie, szanowni państwo, ogłaszam 10-minutową przerwę. Dziękuję. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie po przerwie i przechodzimy do punktu 4. Informacja burmistrza Brus o podejmowanych działaniach. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo, pan radny Zbigniew Szczepański też poprosił o zmianę porządku obrad. Planowałem, żeby ta informacja też była bardzo krótka, bo wiem, że dzisiaj akurat taki jest dzień, że państwo radni też macie pewne obowiązki i ja rzeczywiście również, i trochę ten czas dzisiejszy jest ograniczony, dlatego bardzo proszę też o wyrozumiałość i ten punkt rzeczywiście ograniczę do pewnego minimum ze względu na brak czasu w dniu dzisiejszym, ale planujemy ostatnią sesję Rady Miejskiej tej kadencji na 18 października i wtedy rzeczywiście dokonam też takiego pewnego podsumowania też z tej naszej działalności bieżącej w tym roku, ponieważ chcę podkreślić, że rzeczywiście rok jest taki bardzo trudny. Zawsze podkreślam to, że jeszcze po tych wydarzeniach, po nawałnicy, te nasze pewne plany trochę uległy zmianom, ale mamy szereg zadań inwestycyjnych i zadań bieżących. To, co jest najważniejsze, trwają prace związane z modernizacją naszych dróg, odbudową tych dróg i modernizujemy drogi, utwardzamy kruszywem łamanym kamiennym drogi
o łącznej długości około 60 km, a więc spory zakres. Wartość zawartych umów to jest kwota prawie 12 milionów złotych. Podkreślę, że 80% środków pozyskaliśmy z budżetu państwa, ale 20% musieliśmy zabezpieczyć środków naszych. To też poważna kwota, ponieważ proszę państwa, jeżeli sumujemy wszystkie nasze zadania, bo do tego jeszcze ścieżki rowerowe też, prawie 9 kilometrów do modernizacji, przebudowy, to też ponad 1 100 000 złotych, też naprawa boiska Orlik, to do tych zadań musieliśmy dołożyć to 20% około 2 600 000 złotych. To też te pieniądze musieliśmy w naszym budżecie znaleźć, ale to był pewien priorytet. Z jednej strony możliwość pozyskania tego dofinansowania w wysokości 80% do tych zadań, to jest jedno, takich możliwości praktycznie nie ma. Dodatkowo nasze inne zadania inwestycyjne, kiedy rozstrzygamy przetargi, wybieramy wykonawców. Pierwszym podstawowym problemem jest brak wykonawców. Są postępowania, że nie ma ofert. Jeżeli te oferty się pojawiają, to następuje znaczny wzrost cen. I to też jest problem. Nie będę wymieniał tego jakby dzisiaj szczegółowo, ale jesteśmy na takim etapie nierozstrzygnięcia pewnych postępowań i w przeciągu krótkiego czasu wszystko się wyjaśni, bo te zadania, które możemy przesunąć na rok kolejny, na okres wiosenny, to będziemy z tego korzystać, ponieważ mamy tą, no może nie stuprocentową pewność, ale większe prawdopodobieństwo takie, że jednak to obłożenie wykonawców różnymi pracami w tej chwili jest duże do końca roku, a w okresie zimowym, kiedy będą rozstrzygane przetargi, jednak będą poszukiwać zamówień i chcielibyśmy z tego skorzystać. Na pewno te wartości nie powinny być wyższe od tych, które są dzisiaj proponowane, ale to też nie jest tak łatwo, żebyśmy to, co możemy zabezpieczyć, to możemy, ale nagle niespodziewanie wyszukać znaczne środki w budżecie, żeby dołożyć do tych zadań, no to nie jest to możliwe. A więc to, co uda nam się przesunąć terminowo, to będziemy z tego korzystać, aby realizować te zadania na początku przyszłego roku. Natomiast to, co jest pilne, konieczne do zrealizowania, zwłaszcza w zakresie budowy dróg, to chcemy w tym roku zrealizować. I to są pewne problemy, które państwu przedstawiam. Natomiast inne inwestycje, które realizujemy, nie wymieniając ich szczegółowo, są realizowane zgodnie z harmonogramami prac, zgodnie z naszym planem. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne tej jesieni pozwolą nam na takie bezproblemowe wykonywanie tych zadań inwestycyjnych. I to, proszę państwa, w tym punkcie tyle. Nie chciałbym przedłużać w związku z tym, co obiecałem. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Przechodzimy do punktu 7. Odpowiedź na zgłaszane interpelacje, wolne wnioski, zapytania. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, pan radny Marek Daniłko zgłaszał wniosek, no już po raz kolejny, dotyczący drogi wojewódzkiej 235, skrzyżowanie w Spierwi. Wniosek, który był już kierowany
kilkakrotnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich i przez nas, i wiem, że pan radny, pan sołtys też bezpośrednio interweniował w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Mieliśmy zapewnienie, że będzie to zrobione. Takie było zapewnienie ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ponowimy je, powtórzymy, także traktuję to jako ponowienie tego wniosku i no, musi być to zrealizowane. Też pragnę podkreślić, że to skrzyżowanie, to miejsce jest bardzo takie trudne i jest tam bardzo duża ilość zdarzeń, wypadków. Pan radny Olgierd Chylewski prosi o wymianę znaków na ulicy Myśliwskiej. Traktuję to też jako wniosek. Też mamy zamówione trochę znaków drogowych na nasze osiedla w Brusach i nie tylko, bo na teren gminy. I rzeczywiście pewne znaki są już stare, są nieczytelne i należy je wymienić. Szanowni Państwo, pan radny Zbigniew Szczepański pyta o podatek rolny, o możliwość umorzenia wszystkim rolnikom. Chcę powiedzieć tak, że umarzanie podatku rolnego jest realizowane co roku. Proszę zwrócić uwagę, że prawie każdego roku mamy albo intensywne opady, nawałnica, albo jakiś okres posuchy czy suszy i rolnicy, którzy są zainteresowani umorzeniem podatku, tak i tak muszą złożyć ten wniosek indywidualnie, bo taka jest procedura. Tutaj Rada też nie umarza tego podatku. Ja to traktuję jako wniosek. One były też tutaj już ze strony te pytania Państwa i radnych i sołtysów kierowane w moją stronę, może nie na sesji, ale w trakcie innych spotkań. I odpowiedź jest taka, z czego rolnicy korzystają. Takie wnioski wpływają dotyczące umorzenia i są one rozpatrywane i te umorzenia są dokonywane. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9. Sprawy organizacyjne. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, a więc przechodzimy do punktu 10. Zamknięcie obrad. Zamykam 31. sesję Rady Miejskiej. Dziękuję.